Witam serdecznie telewizów Mazowieckiej TV. Dzisiaj nawet i koszulę założyłem taką samą, jak miałem podczas pobytu niedawnego w Kijowie, w Buczy, w Irpieniu, żeby poczuć nawet ten klimat, który mnie zastał tam podczas pobytu na Ukrainie. Przyznam się szczerze, że wiele widziałem, do wielu miejsc pojechałem, ale nic tak mnie nie przeraziło, jak puste ulice wielkiego, ogromnego miasta. Puste ulice, bez samochodów, bez przechodniów. To było dla mnie straszne. Pojechałem tam specjalnie, bo otwieramy nową telewizję charytatywną i pierwszą zbiórkę wymyśliliśmy sobie, żeby to była zbiórka na potrzeby Ukrainy. Jadąc jeszcze tam, do Kijowa, tak wahałem się, co to będzie, szpital wojskowy, takie były pomysły. Pomimo, że mam akredytację, długo na nią czekałem od Ministerstwa Obrony Ukrainy, nie można instytucji wojskowych, wojennych filmować. W związku z tym ciężko mi było dotrzeć do szpitala wojskowego w Kijowie. I poznałem tam bardzo ciekawą osobę. Orysta pomaga bardzo wszystkim, którzy mają do czynienia z wojną. Ona stara się o przeróżne artykuły potrzebne i rzeczy potrzebne właśnie tam na froncie. To ona mi jak gdyby umówiła tych działaczy wojennych, bo tak mogę powiedzieć, tych ludzi, którzy mają bezpośredni kontakt z wojną, i nagrałem te wszystkie wywiady z nimi. Ale powiem szczerze, drugiego dnia, kiedy spotkałem panią Swietłanę, pani Swietłana podała mi bardzo dobry pomysł. Pomysł, który myślę, że wszystkich nas zainteresuje. Obecnie jesteśmy już zmęczeni zbiórkami, ale mimo wszystko wiem i pamiętam, na początku była to wielka euforia, wszyscy pomagaliśmy, wszyscy w jakiś sposób angażowaliśmy się po to, by jak najcieplej przyjąć osoby z Ukrainy. Dzisiaj, gdy jest ta inflacja, gdy nam się żyje samym coraz ciężej, jest ciężko od kogokolwiek prosić o pomoc. Ale, pomysł, który podała pani Swietłana, osoba, która jest medykiem w szpitalu na Majdanie, która ma cały czas kontakt, wyjeżdża na front, osoba naprawdę bardzo merytoryczna co do pomysłu, dzisiaj puścimy tylko i wyłącznie rozmowę właśnie z panią Swietłaną, żeby przybliżyła, jak gdyby uwiarygodniła ten pomysł. Cały materiał będzie na pewno 17 lipca w Mogilnicy na dużym koncercie charytatywnym dla Ukrainy. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu grójeckiego. W takiej niecodziennej scenerii jesteśmy w Kijowie, w fundacji, gdzie dzisiaj zaprosiliśmy paramedyka szpitala na Majdanie. Szpitala, w którym pani Swietłana pracuje. Jest to osoba, która niejednokrotnie w ostrzale, w wojnie brała udział. I ona opowie nam dzisiaj, teraz, jakie sytuacje się zdarzają i co jest najbardziej potrzebne właśnie tam, wojskowym, którzy, zawsze będę to powtarzał, walczą także i o nas i o Polskę i o całą Europę. Więc ja proszę was, wskażcie, co tam jest samej potrzebne na siedmiu dni. W tej chwili naszą najpilniejszą potrzebę stanowi pomoc medyczna. Sytuacja na froncie jest bardzo poważna.
Obstrzały nie ustają. Rosja wykorzystuje swoje najpotężniejsze bomby powietrzne, rakiety, którymi ostrzeliwują stanowiska. Chcą zrównać z ziemią ukraińskie miasta, wsie, całą infrastrukturę. Obecnie jest bardzo dużo rannych, wojskowych, cywili, dzieci, kobiet, osób starszych, które potrzebują pierwszej pomocy. Na polu walki nie wystarcza nam teraz mobilnych szpitali. Potrzebujemy więc takiego autokaru, który moglibyśmy przerobić na szpital mobilny, gdzie lekarze nieśliby pomoc od razu, mogliby operować, ratować życie naszym żołnierzom i mieszkańcom. Bo linia frontu wciąż się przesuwa, raz w jedną, raz w drugą stronę. I najpierw rosyjska armia niszczy szpitale, ostrzeliwuje budynki, szpitala położniczego. I jeśli udałoby nam się przekształcić duży autobus w mobilny szpital, zrobilibyśmy tam salę operacyjną z ratownikami, chirurgami, ludźmi gotowymi pracować za darmo, nieodpłatnie pomagać w ratowaniu ludzkiego życia. Gdyby tylko byłoby możliwe, żeby Polska, której bardzo dziękujemy za to, co dla nas robi, przyjęła najwięcej uchodźców, okazała życzliwość, pomogła tak bardzo, że nie da się wyrazić tego słowami. Tej wdzięczności za pomoc, jaką Polska niesie Ukrainie. Jeżeli będzie taka możliwość i ktoś będzie mógł pomóc, to będziemy ogromnie wdzięczni. Bo taki autokar, który można przerobić w mobilny szpital, to ratunek dla ludzi. Myślę, że wszyscy też zrozumieli język ukraiński. My uczyliśmy się zawsze języka rosyjskiego, a język ukraiński jest podobny. To, co mogę powiedzieć, i wszyscy mi się wydaje, że zrozumieli. Potrzebny jest autobus. Autobus, który będzie przerobiony na taki szpital, w którym będzie na początku gdzieś tam 4 łóżka, to co pani mówi, jakieś 3-4 łóżka, a później sala operacyjna, żeby tych ludzi, którzy zaraz są ranieni, którzy mają te bardzo ważne chwile w tym momencie, kiedy trzeba od razu pomóc, nie dowieźć do szpitala gdzieś do Dniepra, czy Zaporoża, czy gdzieś dalej, to po prostu ten czas się bardzo liczy i niejednokrotnie ta szybka, jak gdyby pomoc, jest bezcenna. To ratuje życie, ratuje kończynę, ratuje nogi, ratuje ręce. W związku z czym ta pomoc byłaby bardzo potrzebna. I ja przyjechałem tu do Kijowa właśnie po to, by zapytać się, co jest najbardziej potrzebne. I myślę, tak wydaje, a jestem pewien, że nas, powiat grodzki, stać na to, żeby właśnie taki autobus zafundować wszystkim, jak zawsze mówimy, gierojom Ukrainy, w prezencie oddać. Także bardzo proszę, tu z Kijowa już, a oczywiście spotkamy się na niejednym evencie, koncertach, gdzie będziemy właśnie zbierać na taki autobus. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że zobaczymy się w Polsce, kiedy już będzie ten autokar. Zaprosimy panią, żeby go odebrała. Dziękujemy Polsce za tak wielką pomoc. Bardzo szanujemy wasz naród. Bardzo dziękujemy. Dziękuję ślicznie. Ta nasza pomoc, którą zaczynamy koncertem. Koncertem, który odbędzie się 17 lipca. Tam będą w całości te moje wywiady, ten cały materiał na dużych telebimach po jednej i po drugiej stronie sceny będą puszczane. Tam przyjedzie też właśnie Oresta.
która też Was bardzo prosi o pomoc. Pomoc, którą razem możemy na pewno podarować. Właśnie komu? Bezpośrednio na front żołnierzom, którzy są ranni. Dlatego ten cel uważam bardzo szlachetny, bardzo trafny. Jeszcze raz powtórzę, pani Swietłana, która dzieci organizowała wywóz dzieci z Mariupola. Naprawdę osoba bardzo kompetentna. I ten pomysł mi się wydaje do zrealizowania. I o to Was proszę. Dziękuję Wam ślicznie. Myślę, że się włączycie bardzo.